Ciekawe miejsce wybrałeś. Zakładam, że nie przypadkowo. To nie ja wybrałem to miejsce. Domyślam się. No, ale skoro już tu jesteśmy, to pewnie masz mi coś do przekazania. Wypełniłem trzecie... Co to? Płótno. Nie o to prosiłem. Źle sformułowałeś życzenie. Nie pierwszy raz. I właśnie to mnie zgubiło. Jest taka piękna. Wygląda jak żywa. W pewnym sensie żyje. To ona namalowała ten obraz, a potem wniknęła do środka. Chyba tęskniła za tobą, tym prawdziwym. Chciała, żeby kontrakt wygasł i żebyś znów był taki jak kiedyś, bez względu na cenę. Iris, w co myśmy się wpakowali? Gdybym wtedy wiedział, jak to się skończy. Co? Co się dzieje? Wybaczcie, że kazałem na siebie czekać. Cieszę się, że jesteśmy już w momencie. Jak się czujesz, von Everett? Nie. Odim. Jak to czego? Zapomniałeś o czymś. I spotkamy się na Księżycu. No i jesteśmy. Zaczekaj. Nie wtrącaj się. Pamiętasz, co zrobiłem z ostatnim głupcem, który mi przeszkadzał? Spełniasz życzenia, prawda? Więc spełnij moje i zostaw go. Musi spłacić swój dług. Jeśli go zostawisz, ja zaciągnę u ciebie nowy. Chcesz oddać swoją duszę za jego? Nie, ale możemy zagrać o obie. Jeśli przegram, weźmiesz i moją, i Olgierda. Ale jeśli wygram, oszczędzisz nas obu. W co chcesz grać? W gwinta? Nie wiem. Możemy się o coś założyć. Dałem ci kilka dowodów na to, że potrafię dokonywać niemożliwego. Dobrze. Ale zrobimy to po mojemu. Co się dzieje? Chciałeś ze mną zagrać? To... Zadam ci teraz zagadkę. Jeśli ją rozwiążesz, obaj z Olgierdem będziecie wolni. A jeśli nie? Ha, ha! Wtedy obu was zabiorę ze sobą. Przecież sam to zaproponowałeś. Co to za zagadka? Ma mnie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz nie zdołasz uderzyć. Bawię dziecko, przygnębiam starca, cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Co to ma być? Ty mi powiedz, czym jestem? Dopadnę cię. To się jeszcze okaże. Znajdź mnie, nim przesypie się piasek w klepsydrze. Gotowy? No to trzeba... Co to za miejsce? Ha, ha, podoba ci się? No to czym chata bogata? Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas.
pory się nie umawialiśmy. Oszukujesz. Mój świat, moje zasady. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. To coś, co powtarza wszystko, co robię. Echo! Bawię dziecko, przygnębiam starca. Cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Czym jesteś do cholery? Nigdy nie zrozumiem, co takiego jest w mieczach, że niektórzy głupieją, kiedy je widzą. Choćby się paliło i paliło, choćby życie wisiało na włosach. Ha, właśnie, czas ucieka. Bawię dziecko przy... dzieci... Ale nie... Ma mnie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz nie możesz wyderzyć. Co to może być? Geralt, połasiłeś się na kilka brzęczących monet. Tego się po tobie nie spodziewałem. A czas ucieka.
Sani, idę do ciebie! Nie wierzę, że dałeś się na to nabrać. Kiepsko ci idzie. Pamiętaj, że możesz się poddać. Moim zdaniem nigdy mnie nie znajdziesz. Lustro, to tu się chowasz. Przegrałeś. To nie... Dom... No... Wypeł... Co to? Nie... Nie... W pewnym... Co? Chyba... Czuję... Wy... Ciesz... Jak... O... Jak to... Zapo... I... Zaczę... Nie wtro... Spełnię... Jeśli... Chcesz... Nie... Za... Aj... C... Ma... Moż... Ba... Kiedy... Co... Ty... Do... To... Znaj... Goto... Co to za miejsce? Podoba ci się? No to czym chata bogata? Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas. Wczoraj się nie umawialiśmy. Oszukujesz. Mój świat, moje zasady.
wiem, co takiego jest w mieczach, że niektórzy głupieją, kiedy je widzą. Choćby się waliło i paliło, choćby życie wisiało na włosku. Ha, właśnie czas ucieka. Geralt, połaziłeś się na kilka brzęczących monet? Tego się po tobie nie spodziewałem. A czas ucieka. Kiepsko ci idzie. Pamiętaj, że możesz się poddać. Moim zdaniem nigdy mnie nie znajdziesz. Lustro, to tu się chowa. Sądziłeś, że rozwiązanie jest aż tak proste. Nie musisz, szlakodin! Punkt dla mnie. Nie możesz tego robić w nieskończoność. Założę, to była kiedyś woda. Może da się sprawić, żeby pojawiła się znowu.
Jak? Lepiej ci? Lepiej. Dzięki. Twoje wino powoli stawia mnie na nogi. Mam wrażenie, że postawiłoby nawet umarłego. Wyjątkowy sikacz. Ale wiesz co? Dobrze jest wreszcie posmakować czegoś prawdziwego. No dobra. To opowiadaj, co się właściwie stało. Twoje znamie zniknęło, więc chyba jest dobrze. Lusterko postanowił się trochę zabawić moim kosztem. Wymyślił grę, którą miałem przegrać. Ale chyba nie wziął pod uwagę szkoły, którą dostałem od ciebie. Wybacz. Nie chciałem cię narażać. Musiałem to zrobić, żeby się chronić. Wiem. Nie musisz się więcej o niego martwić. Jesteś bezpieczny i wolny. Dziękuję. Chociaż nie wiem, co mam z tą wolnością zrobić. Lusterko zabrał mi wszystko, co kochałem. Wszystko, co było mi drogie. Nieprawda. Odzyskałeś serce. Gorzkie zwycięstwo. Teraz wreszcie mogę poczuć, jak wiele straciłem. Mam serce. I jedyne, co czuję, to żal, smutek, rozczarowanie. Moje życie jest w gruzach. Radziłeś już sobie w trudnych sytuacjach. Teraz też dasz radę. Na zewnątrz czeka na ciebie wierna kompania. Masz dom, majątek. Nie mógłbym żyć tak jak wcześniej. To co zrobisz? Jeszcze nie wiem. Jedno jest pewne. Czas wziąć los w swoje ręce i zacząć żyć od nowa. Tym razem naprawdę. Brzmi jak dobry plan. Dzięki, Wiedźminie. Nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Mam coś dla ciebie. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Ta szabla była w mojej rodzinie od pokoleń. Kiedy straciłem majątek, ją jedyną zachowałem. Wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej nie mogę. Uczyń mi ten honor. Dla mnie to będzie znak rozpoczęcia nowego życia. A tobie taki oręż może się przydać. Dziękuję. Wybacz. Nie przejmuj się. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Za wszystko. Szczęśliwej drogi. Wzajemnie. Powodzenia.